Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Prosiliście w komentarzach o materiał na temat Therapoza Blondii, tak więc specjalnie dla Was taki oto materiał zrobiłem. Terrarium, jak widzicie, jest trochę zapuszczone, więc zrobię w nim przy okazji porządki. Informacje o pająku. Therapoza Blondii jest największym, a na pewno w top 3, ptasznikiem na świecie. Mój osobnik to ledwie podrostek, bo dopiero siódma wilinka i zaraz, mam nadzieję, go zobaczycie. Gatunek został odkryty ponad 200 lat temu. Wow, no to jest naprawdę kupa czasu. Inna nazwa to ptasznik Goliat. Zamieszkuje wilgotne lasy deszczowe Ameryki Południowej, w Brazylii czy Wenezueli. Jego waga dochodzi do ponad ćwierć kilo, a rozpiętość nóg nawet do 30 cm. Pamiętam, gdy 10 lat temu ceny Therapoza Blondii oscylowały tak w okolicach 35-40 zł za L1. No dzisiaj ta cena jest prawie 10 razy wyższa, nawet do 400 zł maluchy. Dlaczego? No, odpowiedź jest prosta, ponieważ jest ich stosunkowo mało w Polsce. Ich rozmnażanie należy do bardzo trudnych, a z informacji, które zebrałem w internecie, wynika, że samica często na przykład zjada kokon. Finalnie ich ograniczona liczba na rynku sprawiła, że ceny skoczyły do góry. Informacje w tym materiale pochodzą ze znanego Wam źródła, to jest forum terrarium.pl. Ogromny pająk. Jego inna nazwa to Goliat Beard Eater, czyli w wolnym tłumaczeniu Goliat Ptasi Pożeracz. Wyobraźcie sobie, jak ta nazwa musi działać na arachnofobów. O matko, taki groźny wielki pająk poluje na gołębie. No nic z tych rzeczy. Moim zdaniem przydomek zawdzięcza temu, że z uwagi na swoje rozmiary w rzeczywistości jest w stanie skonsumować ptasie piskle, ale nie poluje specjalnie na ptaki moim zdaniem. Szczególnie, że nie jest to pająk przystosowany do chodzenia po drzewach. Zrobiłem dla Was prostą animację, która nawiązuje do jego nazwy. Materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych, zawiera brutalne sceny. Wyobraź sobie, że jest to jedno z wielu drzew lasów tropikalnych. Na drzewie wiadomo, gniazdo, a w nim pisklaki. Jeden z maluchów wypada z gniazda, a na ziemi niestety stanowi już łatwy cel dla drapieżników, tym dla Therapoza Blondii, która w korzeniach takich właśnie drzew ma swoje gniazda i kryjówki. Wybawiony pająk zauważa ofiarę i cap! Po temacie. No i mamy nazwę Beard Eater. No, pobrudził się trochę, ale nie szkodzi. Zobaczymy, czy coś zje na wizji. Pająk generalnie ma ogromny apetyt, ale czyżby dzisiaj nie miał ochoty? No, jednak się skusił na małe co nieco. Jeżeli chodzi o warunki hodowli, duża wilgotność do ponad 80%, temperatura 26-28 stopni w dzień, kilka stopni mniej w nocy. Pomimo, że wydaje się pająkiem powolnym i ospałym, pozory mylą. Powiem Wam, że czuję duży respekt przed nim, chyba właśnie z uwagi na jego wielkość. W warunkach hodowlanych Therapoza Blondii może być karmiona takim pokarmem jak dorosłe karaczany argentyńskie, drewnojady, duża szarańcza i generalnie każdego rodzaju dużą formą pokarmu. Podawanie małej formy pokarmu sprawi, że pająk będzie musiał nieustannie polować, co tak naprawdę jest troszeczkę niewygodne w hodowli i myślę, że nawet takie młode osobniki mogą spokojnie zaspokoić swój głód jakąś większą ofiarą. Jeżeli chodzi o podawanie ssaków, w tym małych gryzoni, jakichś tam mysi hostesków, ja takiego rozwiązania nie polecam i to bynajmniej nie ze względów humanitarnych, natomiast z uwagi na ryzyko zarażenia pająka chorobą Dyskinetic Syndrome, która w większości przypadków może doprowadzić do śmierci pająka. Ogromne bydle. Pokażę Wam, jaki jest duży. Mimo, że to jeszcze młodziak, porównam go do ołówka, myszki komputerowej, matchboxa, kości pamięci RAM, baterii do aparatu, baterii paluszka AA, śrubokręta, telefonu komórkowego. Dobra, w dużym uproszczeniu i skrócie czyszczenie urządzenie terrarium. Podłoże standardowo włókno kokosowe. Rozgniatam. Zraszam. Jako tło nasada liścia palmy bananowca, aby pająk miał trochę zacienionego miejsca. Kilka roślinek sztuczne, ponieważ żywe mi padły, a bluszczu obecnie nie mam. Kawałek liany. Tutaj kilka kawałków kory. Tutaj. No i voilà. Puszczamy lokatora. Spróbuję go nakierować przy użyciu pędzelka.
No i gotowe. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzięki za obejrzenie, jeżeli materiał Ci się podobał, pisz, lajkuj. Jaki będzie kolejny materiał, zobaczymy. No to dzięki, na razie. Piona!